Czy no ja oceniam, że daliśmy z siebie tyle, ile mogliśmy z siebie dać. Zespół z Leszna zdecydowanie był od nas lepszy. Też gdzieś tam mogliśmy może jakieś bramki jeszcze strzelić, ale myślę, że gdybyśmy strzelili, to oni też by trochę przyspieszyli, bo w drugiej połowie chyba trochę zachowawczo pograli. Ich bramkarz też bronił naprawdę mega. Aczkolwiek mówię, no na pewno byliśmy słabsi w tym meczu i na pewno zespół z Leszna sobie zasłużył na to zwycięstwo. Także trochę emocji, szczególnie pod koniec tej pierwszej połowy, rzut karny nie udało się wykorzystać. Nie udało się wykorzystać, trafiłem w bramkarza, bramkarz chyba nawet ruchu nie zrobił. No zdarza się, mówię, ja mogę chłopaków tylko przeprosić za tego karnego, a po prostu w następnym meczu wejdę i strzelę, mogę teraz obiecać. Znaczy, był moment, że była taka decyzja, że będzie wycofany bramkarz, czy zakładaliście, że nie będzie wycofywał tego bramkarza dzisiaj pod koniec meczu? Nie, myślę, że no mówię, tak jak powiedziałem, drużyna z Leszna indywidualnie też od nas dużo lepsza, więc myślę, że gdybyśmy wycofali bramkarza, to mogłoby się 7 skończyć, także takie ryzyko było nam niepotrzebne, szczególnie, że pod koniec stworzyliśmy parę sytuacji, mogliśmy ten wynik trochę zmniejszyć. Pytanie jeszcze o zespół w zeszłym roku, rewelacja rozgrywek, w tym troszkę chyba gorzej. No tak, zdecydowanie, ale też mówię, no jeden z naszych zawodników, który zresztą tutaj w zeszłym roku bramkę strzelał, w piątek strzelił z rekordem. Drugi zawodnik zerwał więzadła krzyżowe, który też był naszym kapitanem i gdzieś tam filarem tego zespołu. Trzeci zawodnik poszedł do Bojana i dalej strzela. Więc jakieś tam problemy kadrowe pod tym kątem na pewno mamy. A ja mówię, no dla nas to jest nauka, kolejna nauka dla mnie, dla chłopaków i będziemy, myślę, tylko lepsi. Dzięki. Daniel Grot, kapitan gości. Jak ty oceniasz to spotkanie z perspektywy boiska? No myślę podobnie tak jak trener powiedział. Pierwsza połowa, no nie wyszliśmy troszkę z autobusu, jak to się mówi przysłowiowo. Dostaliśmy na dzień dobry 2 bramki, troszkę z naszych błędów. No i to co już ustawiło ten mecz od początku spotkania po prostu. No a później, tak jak powiedział trener, byliśmy słabsi. Próbowaliśmy stwarzać swoje sytuacje, aczkolwiek no było widać. No, udało nam się strzelić jedną bramkę. No i tak to można podsumować. Im się udało strzelić sobie jedną bramkę. Też to tak można powiedzieć. Czy potwierdzić, Daniel, że tak naprawdę te 2 bramki na początku meczu ustawiły to spotkanie? No myślę, że tak, że to już tam psychicznie gdzieś to wpłynęło na nas, że po prostu mówię, na dzień dobry przegrywamy mecz 2-0. No i gdzieś to nam, mówię, wpływa na dalszy obrót spraw po prostu na boisku. Trzeba powiedzieć, że szybkie spotkanie i sporo sytuacji też wy mieliście tak naprawdę, bo świetnie bronił Łukasz Błaszczyk. Sporo sytuacji mieliście. No tak, no już to co bronił ten bramkarz i to co w ogóle wyprowadza grę ręką, no to podejrzewam, że połowa z naszych chłopaków nie ma takiego strzału z nogi. Także to jest naprawdę niesamowite. Okej, dzięki. Proszę bardzo. Panie gospodarzu, Tomasz Trznadel, no jest zwycięstwo, są kolejne 3 punkty. No tak, no mniej nerwów może niż w poprzednich spotkaniach tutaj na tej hali, bo od samego początku mecz nam się ułożył, kontrolowaliśmy ten przebieg wydarzeń. Bramka na 3-0 wydawałaby się już taka pieczętująca gdzieś tam naszą grę, nasze zwycięstwo, ale nic mylnego, bo to mówię, te sytuacje, te kontrowersje na koniec pierwszej połowy. No całe szczęście Łukasz faktycznie no, bronił dzisiaj świetnie, no tam miał udział przy tej bramce, ja muszę sobie przeanalizować co tam chciał zrobić, ale bronił świetnie. Druga połowa to tak jak tutaj goście powiedzieli, chyba sprawiedliwym wynikiem by było, nie wiem, 10-5, 12-6, bo sytuacje, które tak naprawdę Kartuzy stwarzały, to z tego, że myśmy gdzieś tam 2-1, 3-1, 2-0 nie strzelali i za chwilę szła rekontra w drugą stronę i z tego się brały sytuacje. My musimy dalej wyciągać wnioski, bo fajny mecz dla publiczności, ale my musimy trochę kontrolować bardziej w drugiej połowie, nie iść na taką wymianę ciosów, wykorzystać błędy rywali, wykorzystać swoje sytuacje, ale nie pozwolić na to, żeby nas w drugą stronę przeciwnik tak często kontrował, bo przy mniejszym wyniku mogłoby być różnie. Ale no mówię, no zespół dzisiaj pokazał, że chyba faktycznie byliśmy zdecydowanie lepsi, no chociaż no, przeciwnik stworzył kilka tych sytuacji. Materiał do analizy na pewno jest, bo jednak te emocje gdzieś w tym momencie nad tą taktyką wzięły górę. Ale to są ludzie, to nie są roboty i w pewnych momentach każdy może odreagować w jedną czy w drugą stronę, bo to zarówno nasi zawodnicy, jak i zawodnicy z Kartuz w tym momencie dali się ponieść i no, tego się nie wykluczy w sporcie, gdy gra się o zwycięstwo, jest adrenalina, tak, i presja jakaś, to takie rzeczy się zdarzają. Trochę żółtych kartek, ale też najważniejsze, że bez kątów chyba dzisiaj, chyba nie dał razy na rzecz specjalnie. No, na razie jeszcze nie wiem, mam nadzieję, że nie. No tak, no tych kartek trochę nałapaliśmy, prędzej mieliśmy ich bardzo mało. No, ale no zdarza się, no to taki mecz walki, w pewnym momencie był wymiana ciosów
i te kartki się posypały. Dzięki. Michał Bartnicki, no dzisiaj pograłeś zdecydowanie więcej niż w tym poprzednim meczu, no i trzeba powiedzieć, że ofensywnie wniosłeś dużo tej drugiej czwórki. No i bramkę strzeliłeś. Tak, udało się dzisiaj strzelić bramkę. Dziękuję trenerowi za to, że dzisiaj wystawił mnie na cały mecz, bo tutaj było wspomniane, że po ciężkiej kontuzji wróciłem. Długo nie miałem do czynienia z halą. Tydzień temu wszedłem w rytm meczowy, tak na 10 minut ostatnie, żeby po prostu zobaczyć. No i dzisiaj udało mi się strzelić bramkę. No i też dużo sytuacji też miałem tam strzelec. Jak się czujesz generalnie z kolegami w tej czwórce? Jak się czujesz tu na boisku? Jest to procent, bo tobie jesteś do Znaczy tak, no czuję się dobrze. Oczywiście tu w tej czwórce mam też chłopaków, z którym kiedyś grałem też w Głogowie. Też rozumiemy się, jak to się ustawić, jak to się poruszać. Ale jeszcze tak z mojej strony tak 100% jeszcze tak nie ma, jeszcze troszeczkę brakuje. Miał trochę było sytuacji, Tak, no jak z jednej i z drugiej strony. My mieliśmy dużo sytuacji, tak jak trener wcześniej wspomniał. Kartuzy też miały z naszych tam gdzieś błędów. No, u nas bramkarz pomógł, Łukasz bardzo dobrze się bronił. No a my też musimy pracować na pewno na treningach, żeby te sytuacje wykorzystywać, bo dzisiaj mieliśmy strasznie dużo.